Szczęść Boże, Tomasz Burza, rozpoczynamy informację dnia. Górale protestują przeciwko wizycie Bronisława Komorowskiego na spotkaniu miłośników Kasprowego Wierchu i pierwszym zlocie karpackim. Przypominają prezydentowi, że nie sprzeciwił się sprzedaży państwowych kolei linowych oraz podpisał kontrowersyjną konwencję przemocową, która uderza w chrześcijaństwo i rodzinę. Zjazd karpacki to wspaniała idea, ale nie pod patronatem Bronisława Komorowskiego, podkreślają zgodnie górale. Ten prezydent, który się tak zachowuje i takie rzeczy robi, takie rzeczy podpisuje, który stara się raczej podzielić naród, nie jest dla nas reprezentantem. Prezydent ma wziąć udział w weekendowym spotkaniu miłośników Kasprowego Wierchu i pierwszym zlocie karpackim. Górale nie chcą, aby ich spotkanie zostało wykorzystane przez Bronisława Komorowskiego jako element kampanii wyborczej. Nie widzi się nam, że taką piękną ideę, bez taką zagrywkę polityczną, z pytaniem ino jednego kandydata w takim czasie, że są dwa tygodnie przed wyborami, to myślę, że ta nieroztropność tych, co pana prezydenta napytali, tej idei będzie szkodzić. Urzędujący prezydent pomimo apelu Związku Podhalan bez głębszej refleksji podpisał kontrowersyjną konwencję przemocową. Dla nas konwencja jest po prostu rozbiciem i osłabieniem rodziny. Górale podkreślają, to nie jest zgodne z naszą wiarą, tradycją i wartościami, w jakich zostaliśmy wychowani. Poza tym, jak mówią, prezydent powinien zająć się realnym wsparciem polskich rodzin, a nie podpisywaniem dokumentu, który niszczy rodziny. Jest pilna sprawa rodziny, wspierać rodzinę, wspierać dzietność, sprzyjać wszystkiemu, co może pomóc tym, by nas było więcej Polaków, bo to jest bogactwo. Mój tata, prosty gazda, mający nas 6, godał się na starość. Za największy majątek to jest mieć dużo dzieci. Bronisław Komorowski nie pomógł także góralom w obronie kolejek linowych. Trzeba powiedzieć, że to przecież są rodowe srebra, te nasze kolejki, i zostały sprzedane jakiemuś obcemu kapitałowi, a my prosili, żeby one dostały w naszych rękach, żeby my se dali gazdowali, no bo jako może być inaczej, jak do tej pory my tak pięknie tu gazdowali i one przynosiły dochód. Wbrew temu, jak próbuje wmówić Polakom większość mediów, w Związku Podhalan nie ma żadnych podziałów. Górale nie chcą u siebie prezydenta Komorowskiego. Związek Podhalan w Polsce godo jednym słowem, bo przecież jednego patrona tak wielkiego mamy, największego z rodu Polaków, świętego Jana Pawła II. I nikt nie próbuje, nawet nie próbuje nas rozdzielać, bo wszystko godomy jednym słowem. Tak w obronie ojczyzny, tak w obronie rodziny i tak w obronie wartości religijnych, rodzinnych i chrześcijańskich. Wszystko jednak wskazuje na to, że pomimo protestów górali prezydent pojawi się jutro na Podhalu. Kancelaria prezydenta podała już oficjalny program wizyty. Największe skupiska Polaków za granicą zostały odcięte od lokali wyborczych. W dużych aglomeracjach jak amerykańskie Detroit, Boston, niemiecki Dortmund czy irlandzki Limerick Polacy nie będą mogli głosować w wyborach prezydenckich. Komisje zostały całkowicie zlikwidowane. Politycy opozycji pytają, czy to nie jest próba wpłynięcia na wynik wyborów przez rządzących. Sprawą zajmuje się Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą. Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Ważne, aby 10 maja każdy obywatel bez problemu mógł oddać swój głos. Do poniedziałku możemy w urzędach gminy składać wnioski o możliwość głosowania korespondencyjnego. W przypadku głosowania za granicą wniosek należy złożyć właściwemu konsulowi, na przykład za pomocą aplikacji ewybory.msz.gov.pl. Z tej formy mogą skorzystać wszyscy wyborcy. Do tej pory opcja ta była dostępna wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz przebywających poza krajem. Oprócz ułatwień pojawiają się jednak trudności. Dotyczą one między innymi przygotowania oraz lokalizacji obwodowych komisji wyborczych za granicą. Posłowie opozycji domagają się wyjaśnień dotyczących drastycznego zmniejszania liczby lokali, w których Polonia będzie mogła oddać swój głos. Już dzisiaj prosimy naszych słuchaczy za granicą, żeby dokładnie sprawdzili, gdzie będą głosowali, żeby nie przyzwyczajali się do tych miejsc, które były kiedyś, ale mimo wszystko my będziemy walczyć, żeby ta normalność została.
została przywrócona. No z jednej strony rząd mówi, że bardzo ważna jest jak najwyższa frekwencja, że wszyscy powinni głosować, że to jest głos obywateli, a z drugiej strony nie wiedzieć dlaczego ogranicza i to w sposób znaczący liczbę komisji do głosowania za granicą. Pod rządami koalicji PO-PSL Polonia nie jest traktowana podmiotowo, na co, jak dodaje poseł Jan Dziedziczak, nie można wyrażać zgody. Czyżby rządząca koalicja bała się, że Polonia nie zagłosuje na Bronisława Komorowskiego? Nasi rodacy czują silną więź z ojczyzną, dlatego chcą brać czynny udział w wyborach. Polonia sama organizuje liczne inicjatywy. Rodaków w Chicago wspiera Centrala Radia Maryja. Od 14 kwietnia, więc od momentu, kiedy jest możliwość rejestracji do wyborów prezydenckich przez internet, w Centrali Radia Maryja w Chicago uruchomiliśmy miejsce, w którym pomagamy tym wszystkim Polakom, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu, właśnie w rejestracji. Przychodzi tutaj bardzo dużo osób. Jest 5 stanowisk komputerowych, na których wolontariusze rejestrują tych, którzy chcą w wyborach prezydenckich 2015 wziąć udział. Inicjatywa nie po raz pierwszy organizowana cieszy się dużym zainteresowaniem. Rejestruję się w Centrali Radia Maryja w Chicago, ponieważ to jest dla mnie bardzo łatwe miejsce. Przychylna atmosfera, dużo ludzi, także nie jestem tu już pierwszy raz. Jeżeli dożyję kolejnego razu, to znowu tu przyjdę. Pracownicy PZL Świdnik i PZL Mielec nie składają broni i zapowiadają walkę o przetarg na dostarczenie śmigłowców dla polskiego wojska. Solidarność regionu środkowo-wschodniego rozważa złożenie w prokuraturze doniesienia na prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie przetargu. Dwa produkowane w Polsce i bardzo nowoczesne śmigłowce zostały odrzucone przez rząd. Wygrał francuski Airbus, który nie ma w naszym kraju linii produkcyjnej. Mielec oraz Świdnik bardzo liczyły na to, że właśnie do nich trafi przetarg wart kilkanaście miliardów złotych. Związkowcy ze Świdnika i Mielca spotkają się dziś z ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem oraz wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim. Chcą, aby wszystkie możliwe służby sprawdziły ten przetarg. Będziemy się domagać uzasadnienia tego werdyktu i jego upublicznienia. Uważamy, że przetarg o zaangażowaniu tak wielkich środków publicznych powinien być sprawą jawną i opinia publiczna powinna poznać, dlaczego wybrano takie, a nie inne rozwiązanie. Z kolei Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego rozważa złożenie w prokuraturze doniesienie na prezydenta w sprawie przetargu. Dwa prężnie rozwijające się zakłady lotnicze w Polsce, zyskujące renomę na całym świecie, straciły szansę na dalszy rozwój. Wśród pracowników PZL w Mielcu jest wiele niepokojów i pytań o przyszłość. Na pewno ta sytuacja nie jest komfortowa i powoduje to, że pracownicy zastanawiają się, co będzie dalej. Zainwestowanie tak potężnej kwoty, nie biorąc pod uwagę aspektu, powiedzmy, gospodarczego, no nie jest moim zdaniem do końca zrozumiałe. Powinno się jednak inwestować te pieniądze na miejscu. Nie wiadomo, dlaczego rząd zdecydował się wybrać francuskiego producenta, który nie ma w Polsce żadnego zakładu. Tym bardziej, że ostatnie lata przyniosły bardzo dynamiczny rozwój tzw. Doliny Lotniczej na południu Polski. Należałoby się też z punktu widzenia społecznego i jak gdyby pewnej spójności w rozwoju regionalnym ulokować tą transakcję w Polsce właśnie wschodniej, w Dolinie Lotniczej, która by wpływała na rozwój i przemysłu, i tej nowej polityki przemysłowej. Nie doceniono naszych możliwości i potencjału, mówi prezydent Mielca. Tradycje lotnicze mają tu już prawie 80 lat. Ta dokładnie specjalizacja i miasta, i regionu w tej chwili jest niewykorzystywana, jest zaprzepaszczana. Modernizacja polskiego wojska powinna być szansą nie tylko na poprawę naszego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim powinna być impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki. Niestety przez decyzję obecnego rządu tak się nie dzieje. Profesor Roman Cieśliński z Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego ma pomagać zachodniopomorskim radnym z komisji rewizyjnej w wyjaśnieniu tzw. afery melioracyjnej, którą zajmuje się także prokuratura. Radni Prawa i Sprawiedliwości pytają, czy to właściwa osoba na to stanowisko.
Trwa kontrola Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie tak zwanej afery melioracyjnej. Na ostatnim posiedzeniu została podjęta uchwała o wyborze eksperta Komisji Rewizyjnej, który ma przeanalizować 4 tytuły inwestycyjne. Głosami radnych koalicji PO-PSL został nim profesor Roman Cieśliński z Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ciekawostka jest tego rodzaju, że kiedy były formułowane zapytania ofertowe pierwotnie, takie zapytanie ofertowe do pana profesora i do tej katedry w ogóle nie trafiło. Natomiast później okazało się przy ofertach składanych, że niezależnie od tego, że nie było zapytania, to została złożona oferta i ta oferta cieszyła się dużym poparciem radnych koalicyjnych, co wyrazili w głosowaniu. Ekspert ma między innymi udzielić radnym odpowiedzi, czy potrzebna była w ogóle budowa zbiornika retencyjnego i rewitalizacja rzeki Dzierżęcinka i czy potrzebne były zabezpieczenia przeciwpowodziowe na jeziorze Jamno. Radni chcą się też dowiedzieć, czy te prace zostały przeprowadzone prawidłowo. Afera na 150 milionów złotych wymaga zatem szczegółowego zbadania pod kątem prawnokarnym i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w sprawę. Wymaga także zbadania, jak to jest możliwe, że można było przez tyle lat ustawić tyle postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak to jest możliwe, że nadzór nie zadziałał tutaj ze strony zarządu województwa, dlaczego nie zostali odwołani w trybie dyscyplinarnym dyrektor zarządu melioracji, dlaczego nie został odwołany w trybie dyscyplinarnym zastępca dyrektora i co zrobić na przyszłość, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że mamy w naszej jednostce organizacyjnej zorganizowaną grupę przestępczą i zarzuty związane z ustawianiem przetargów. Afera melioracyjna wybuchła w czerwcu ubiegłego roku. 10 osób, w tym dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Tomasz P., ówczesny działacz PO, usłyszał zarzuty uczestniczenia w grupie przestępczej zajmującej się ustawianiem przetargów. Już jutro ulicami Katowic przejdzie marsz w obronie demokracji i uczciwych wyborów. Jego organizatorami są NSZZ Solidarność oraz Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Katowicki Marsz w obronie demokracji i uczciwych wyborów rozpocznie się o godzinie 11.40 pod pomnikiem ofiar Katynia. Wcześniej o 11.00 w kościele garnizonowym sprawowana będzie Eucharystia. Inicjatywa, jak podkreślają organizatorzy, jest wyrazem protestu wobec obecnej polityki rządu PO-PSL. Ludzie czują potrzebę pewnych zmian, czują, że demokracja w Polsce rzeczywiście jest zagrożona. Ale ludziom potrzebny jest też pewien symbol, pewne uzewnętrznienie tego, co czują w swoich sercach. I dlatego te marsze rozpoczynają się najczęściej mszą świętą, bo się modlimy za naszą ojczyznę. Myślę, że to jest obowiązkiem każdego z nas. A potem wychodzimy na ulicę i chcemy zamanifestować, że chcemy demokracji, chcemy wolnych, niezależnych mediów, bo to ściśle jest z tym związane. Prawo i Sprawiedliwość od początku roku organizuje liczne manifestacje w obronie demokracji, uczciwych wyborów i wolności słowa. To odpowiedź na odrzucenie przez rząd poselskiego projektu zmian w kodeksie wyborczym oraz nieprawidłowości, do których doszło podczas ostatnich wyborów samorządowych. Marzenia związkowców o nowej formule dialogu społecznego powoli stają się mrzonkami. Bez porozumienia ze związkami zawodowymi rząd zmienił projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, który przesłał do konsultacji społecznych. Związkowcy uważają, że rząd chce pozbawić Radę niezależności finansowej. 2 lata temu szefowie central związkowych opuścili posiedzenie Komisji Trójstronnej, uznając, że jest farsą dialogu społecznego. Projekty ustaw przechodziły bez uwzględnienia uwag strony związkowej. Warunkiem powrotu do negocjacji była dymisja ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz rezygnacja rządu z wprowadzenia elastycznego czasu pracy. Mimo niespełnienia tych żądań związkowcy przedstawili swój projekt zastąpienia Komisji Trójstronnej Radą Dialogu Społecznego. Miesiąc temu przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i resortu pracy doszli do porozumienia w zakresie kształtu nowej formuły dialogu społecznego. Od tego nie może być żadnych ustępstw. Jakiekolwiek ustępstwa od tego projektu zwalniają nas z jakichkolwiek zobowiązań. Mało tego, będziemy dążyć za wszelką cenę do tego, aby to, co nam głównie chodziło, o całkowitej niezależności Rady Dialogu Społecznego, organizacyjnej i finansowej, były zrealizowane.
A jednak minister pracy wprowadził do kompromisowego projektu zmiany. Dotyczą one zasad finansowania Biura Rady Dialogu Społecznego. Forum Związków Zawodowych i Solidarność wzywają ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza do przywrócenia pierwotnej wersji projektu. W ocenie Solidarności może to oznaczać jednostronne zerwanie porozumienia przez stronę rządową. Tragedia u wybrzeży Libii potwierdza, że Morze Śródziemne staje się coraz bardziej niebezpieczne dla imigrantów. Codziennie giną w nim uchodźcy z Afryki, którzy często za ostatnie pieniądze wybierają rejs ku lepszemu życiu. Wczoraj sprawą uciekinierów zajęła się Unia Europejska. Przywódcy unijni zgodzili się na potrojenie funduszy na ratowanie nielegalnych imigrantów. Dziesiątki tysięcy mieszkańców Afryki próbuje przedostać się co roku do Europy w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Przemytnicy przewożą ich starymi łodziami, co najczęściej kończy się katastrofą. Wczoraj sprawą zajmował się nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej. Unia zwiększy trzykrotnie fundusze na operację Tryton. Przywódcy zobowiązali się do znacznie większego wsparcia, w tym wysłania o wiele więcej statków, samolotów i ekspertów, a także pieniędzy. Z takiego obrotu sprawy cieszy się szef Komisji Europejskiej. Rada Europejska po mojej sugestii potroiła budżet na Tryton. Pierwotnie planowano go podwoić, a później zaproponowaliśmy zwiększenie go trzykrotnie, co przyniesie środki rzędu 120 milionów euro. Państwa Unii Europejskiej mają też zwiększyć współpracę w walce z przemytnikami, m.in. poprzez Europejski Urząd Policji, a także rozmieszczenie oficerów w krajach trzecich. Chodzi o powstrzymanie handlu ludźmi, chodzi o walkę z powodami ich ucieczki, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, to jest ratowanie ludzkiego życia i musimy podjąć niezbędne środki w tym celu. Kolejnym działaniem ma być zmniejszenie nielegalnej imigracji, m.in. poprzez lepszą współpracę krajów, z których się wywodzą. Ponadto, jak poinformował Donald Tusk, liderzy Unii Europejskiej zaoferują pomoc państwom frontowym i na zasadach dobrowolności włączą się w program relokacji uchodźców. Jak mówi Dariusz Sopków, propozycja Donalda Tuska jest bardzo niebezpieczna. To nie kraje Unii spowodowały masową ucieczkę mieszkańców z Libii. Przyjmowanie imigrantów będzie rozprowadzaniem problemu na wszystkie kraje Unii. Nie zapominajmy, kto spowodował ten problem. Ten problem spowodowała Francja, która zaatakowała Libię. Jeżeli Francja jest główną przyczyną tego, że w Libii nastąpił taki chaos polityczny, społeczny, a w tej chwili demograficzny i emigracyjny, no więc Francja powinna być pierwszym krajem, który bierze odpowiedzialność. Trzeba czegoś uczyć się w sprawach międzynarodowych. Jeżeli ktoś powoduje problemy, to niech te problemy próbuje rozwiązać. Komisja Europejska w najbliższych tygodniach przedstawi swoje propozycje w sprawie migracji, w tym dotyczące programu przesiedleń migrantów w ramach Unii Europejskiej. Prezydencja oraz Komisja Europejska mają w przyszłym tygodniu zaprezentować mapę drogową działań, które zostały omówione na szczycie. Państwa unijne mają wrócić do tego tematu na czerwcowym spotkaniu. Były to informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Violetta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody, a na początek zerknijmy na mapę Europy. Deszczowo i pochmurnie zapowiada się dziś w rejonie Skandynawii, nad Wyspami Brytyjskimi oraz na wschodzie kontynentu. Nad pozostałą częścią Europy dość pogodnie. Na termometrach na ogół od 17 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej na wschodzie około 8 stopni. I przechodzimy do kolejnej mapy. Czeka nas całkiem pogodny dzień. W całym kraju możemy liczyć na pogodne niebo i sporą dawkę promieni słonecznych. Z czasem zachmurzy się jedynie na Podlasiu, południu oraz południowym wschodzie. I tu mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach dość wysokie wartości, od 13-17 stopni na północy do 18-20 w centrum oraz na południu kraju. Ciśnienie spada, barometry w stolicy wskazały 1013 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do pozostania z nami, a tymczasem życzę miłego dnia. Do zobaczenia.